Witam i zapraszam na kartę dnia na czwartek. Czwartek, karty dnia, już patrzę, jakie energie nam będą towarzyszyć w czwartek. Czwartek, karty dnia. No jednak, mimo że mieliśmy taki solidny fundament, trochę ta wieża przy dziesiątce mieczy nas kosztowała. Wchodzimy w ten dzień piątką mieczy, taki niesmak, coś takie, nie będziemy czuć się swobodnie. My przez cały czas będziemy mieć w pamięci to, co się wydarzyło w dniu poprzednim. Albo jeżeli nie macie takiego wrażenia z samego rana, to może być jakieś spotkanie, jakaś rozmowa, która właśnie sprawi, że będziecie czuć się w późniejszym czasie, tak? Jakieś poczucie niepewności związane być może z tym spotkaniem albo z tym, co się działo dzień wcześniej. Kwestia toksyczności też mi się tutaj pokazała, tak jakby osoba, z którą rozmawialiście, wykazywała jakieś takie toksyczne zachowania. To może być też taki stan, że już wam wszystko po prostu jedno, już tak w taki sposób jesteście zmęczeni jakąś sytuacją, że też no możecie powiedzieć o dwa słowa za dużo, już tak czasami tak jest, że po prostu dobra, to jeszcze dodam ten kamyk do tego ogródka i niech się dzieje co chce, zobaczę co to będzie, tak? I to może być w taki sposób, albo też usłyszycie jakieś takie słowa, których nigdy byście się nie spodziewali po danej osobie i to też właśnie jest taka zadieblona energia. No, co wam tutaj mogę powiedzieć? Po prostu oczyśćcie się po wieczorem, po tych wszystkich rewelacjach. Może tutaj będzie jakaś taka uspokajająca medytacja wskazana, tak żeby oczyścić swoją energetykę, bo może być po prostu dzisiaj ciężko. Tak, tutaj praca taka energetyczna mi się pokazała. Może to jest dobry pomysł, żeby wieczorkiem sobie usiąść i poczytać właśnie jakąś książkę jakiegoś mistrza, tego kapłana, który... Każdy na pewno ma w jakąś taką, czy to artykuł, czy to na przykład jakiegoś twórcę na YouTubie, czy książkę, która uspokaja, tak? I tutaj widziałabym właśnie po tych wszystkich akcjach, widziałabym taką radę dla was, żeby pójść do swojego mistrza, oczywiście mówię tak symbolicznie, i wrócić do rzeczywistości, do swojej rzeczywistości, wrócić do swojej ramy, do siebie po prostu. Też oczyścić się ze sprawą, dlatego że tutaj pojawił się ten diabeł. Tak więc takie informacje dla was, jeśli chodzi o ten czwartek. Mam nadzieję i trzymam kciuki, że jutro będzie już lepiej. Trzymajcie się.